Witam wszystkich serdecznie. Z Wami znowu Irina Liszczuk. Moje kochanie, dzisiaj chciałam porozmawiać na temat świadomego życia. Dać parę praktycznych porad. To, co ja stosuję od wielu lat i to, co mnie pomaga żyć świadomie i osiągać coraz wyższy stan świadomości, bo tylko od tego zależy wasze życie, na ile jesteście świadomi siebie. Jak wiadomo, że ja też przychodzę z szkoły życia jak każdy człowiek na tej planecie. I kiedy pojawiają się w moim życiu sytuacje do rozwiązania, ja nie nazywam to problemami, to już jest świadome podejście, bo problemów nie ma. Są sytuacje, które trzeba rozwiązać. I bardzo mi pomagało i pomaga do tej pory, z tym, że to jest teraz z automatu mnie idzie. Jeżeli jest problem i idzie go rozwiązać, to po co martwić się? A jeżeli jest problem i nie idzie go rozwiązać, to jaki sens martwić się? Czyli sprowadza się wszystko do jednego. Żyj spokojnie. Oddaj z pewnym zaufaniem. Oddaj sytuację w ręce Boga. Zaufaj. Możecie oddawać, jeżeli komu bardziej, jak nazywacie, czy w ręce Boga, czy swoim przewodnikom, czy aniołom. Komu wy ufacie? Temu oddajcie swój problem do rozwiązania, ale z takim bezgranicznym zaufaniem, bezgranicznym, i odpuść tą sytuację, w ogóle o niej nie myśl, nie wracaj do tego problemu, bo wiesz o tym, że tym jak powstał problem, już jest mnóstwo rozwiązań tego problemu. Jest mnóstwo wariantów. I kiedy ty myślisz o konkretnej sytuacji, ty widzisz tylko jeden, maksymalnie dwa warianty, a wariantów jest mnóstwo. I bardzo często w moim przypadku to zawsze tak jest, że rozwiązuje się sytuacja w taki sposób, że ja by nigdy do tego nie doszła i nie domyśliłam się, że tak, okazuje się, że tak, aha, to okazuje się, tak to można było zrobić. I w takim świadomym życiu, kiedy wiesz, że ty jesteś prowadzony, a prowadzą nas wszystkich, prowadzą, wszyscy jesteśmy pod opieką, to wtedy życie staje się naprawdę dużo łatwiejsze i przyjemniejsze, dlatego że ty jakby robisz swoje sprawy dalej, a nie koncentrujesz się absolutnie na problemy, na dane sytuacje, a to samo się rozwiązuje. Tak? Owszem, my się uczymy tylko i wyłącznie przez doświadczenie, bo inaczej by się nie nauczyli niczego. I przejście takiego wyzwania zależy tylko i wyłącznie od twojego podejścia, od niczego innego. Można z muchy zrobić słonia, a ze słonia zrobić muchę. Można jakikolwiek mały problem olbrzymić tak dużo, że będziesz zamęczyć się tym problemem. A i odwrotnie. Świadomy człowiek, kiedy przychodzi jakaś sytuacja, nazwiemy to problemem, tak?
to z problemu nie robi problemu. Przyjmuje tą sytuację, dziękuję, bo czemuś ona ma służyć, czemuś, czego ma nauczyć i wie, że po prostu ten temat trzeba przyrobić, po coś ta sytuacja pojawiła się w życiu. Zawsze ona czegoś nauczy, zawsze. Więc numer jeden zadania, kiedy przychodzi problem, przyjąć. Przyjąć ten problem, bo ty później zrozumiesz, czemu to miała służyć. Ale najpierw trzeba przyjąć i podziękować. Jeżeli pojawił się ten problem, to znaczy on ci pokazuje, co masz do przerobienia jeszcze. I będą uczyć nas do tej pory, dopóki konkretną sytuację nie przerobisz. Kiedy całkowicie ją przerobisz, kiedy nie będzie cię to wzruszać, jeżeli przyjdzie podobna sytuacja, wtedy znaczy, że ten temat przerobiłaś. I to tak jak z ocenami w szkole. Jeżeli lekcję odrobiłeś, dostałeś dobrą ocenę, nigdy już nie będę przypytywać z tego samego tematu. Tak samo z różnych sytuacji właśnie tak życiowych. Do tej pory stawiają takie same lub podobne sytuacje, dopóki już całkowicie ty, tak powiem, nie uwolnisz się od danego problemu. I najważniejsze, kiedy ty już zrozumiesz, że na sytuacje życiowe trzeba reagować z wdzięcznością. Kiedy reagujesz, przyjmujesz z wdzięcznością wszystko, każda, nawet bardzo trudna sytuacja w życiu, ona naprawdę przemija dużo, dużo łagodniej. I to się nazywa świadome życie. Nie ma sytuacji bez rozwiązań. Ich po prostu nie ma. I kiedy podejmujesz taką decyzję świadomego życia, kiedy weźmiesz odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w twoim życiu, za wszystko, nie połowicznie, że jeżeli jest dobrze, to jest moja zasługa, a jeżeli niedobrze, to tamtego wina. Nie. Wtedy zobaczysz, że oprócz ciebie tak naprawdę nikt nie stworzył tej sytuacji. A poza tym pamiętajcie, no, poniekąd jesteśmy programami, które są zapisane w nas. I to są plany naszej duszy. I nie wszystko można zmienić. I to może ktoś ze mną się nie zgodzi, ma prawa, ale mamy wolną wolę i możemy to zmienić. Tak, mamy wolną wolę. Ale nie wszystko możemy zmienić, dlatego że dusza wybrała tą drogę i chce to przejść. Kiedy właśnie jeszcze to rozumiesz, że każde doświadczenie to jest wybór duszy, to nie jest kara za coś. Tylko wybór twojej duszy, która przez przerobienie danego konkretnego tematu coraz wyżej podnosi swoje wibracje. I przez to, że podnosisz wibracje, podnosisz stan swojej świadomości. Co jeszcze można
Jakie można jeszcze oddzielić wskazówki, jak najszybciej można nauczyć się żyć świadomie, to jeszcze jedna ze wskazówek jest taka, żeby nauczyć się słuchać siebie. Nasze ciało, co znaczy siebie słuchać? Nasze ciało podpowiada. Nasze ciało podpowiada, co dla Ciebie jest dobre, a co nie służy Tobie. I kiedy jesteś w harmonii ze swoim ciałem, natychmiast będziesz widzieć, że coś nie tak, jeżeli w jakiejś części ciała czujesz dyskomfort. I z drugą stroną, jeżeli to jest Twoje, to coś jest Twoje, to będziesz czuć, tak powiem, taki miodzik na duszy. I to też wtedy pomaga Ci świadomie iść, świadomie stawiać kroki w danym kierunku. Patrzysz na podpowiedzi, otoczenie wszechświata, odczytujesz te podpowiedzi i już wiesz, czy to jest Twoje, czy nie. Czy iść w tą stronę, czy nie. Może to w ogóle to, czego Ty pragniesz, to absolutnie Ci nie jest potrzebne. To jest potrzeba Twojej głowy, a nie duszy. I bardzo często bywa tak, że ludzie się złoszczą sami na siebie, że im się nie udaje. Ja robię wszystko, a to nie wychodzi. Jeżeli by ta osoba była świadoma i wiedziała o tym, że jeżeli robisz wszystko i u Ciebie nie wychodzi, to znaczy w ogóle to nie Twoje. To nie jest Twój cel, to nie jest Twoja droga. A może jest to Twój cel, ale nie ta droga. A może jeszcze nie ten czas. Tak dużo podpowiedzi można uzyskać od Wszechświata. Tak dużo, jeżeli jesteś dobrym obserwatorem swojego życia, jesteś dobrym obserwatorem sytuacji, znaków, a ich jest pełno wszędzie. Jeżeli to mówią, że pod górkę, wszystko pod górkę, nie wszystko pod górkę, to nie idź pod tą górkę. Po prostu tą górkę można obejść. I tu też kłania się świadomość swojego życia, świadomość siebie, kim jesteś. Więcej będziesz świadomy, to dopiero wtedy będziesz umiał tworzyć swoje życie. Nieświadomy człowiek nie potrafi tworzyć swoje życie, układać tak, jak on chce. Tylko będąc świadomym, można żyć świadomie. Więc te parę takich drobnych wskazówek może komuś pomogą w tej ścieżce dotarcia, dojścia do siebie i w tej drodze coraz wyższej świadomości, kim jesteś. Tylko tyle chciałam dzisiaj Wam powiedzieć. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.